Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Chciałabym zacząć Wam opowiadać o procesach grupowych. Procesy grupowe to jest taka dziedzina psychologii, którą bada psychologia społeczna. Częściowo jest to oczywiście wspierane przez socjologię. Natomiast głównie zajmuje się tym psychologia społeczna i takim głównym psychologiem świata, który się tym zajmuje, jest Elliot Aronson. I on napisał taki świetny podręcznik od psychologii serca i umysłu, który już kiedyś w sprawie tego, czym jest przemoc, a czym nie jest, czytaliśmy wam z Robertem, a potem jeszcze tłumaczyliśmy. I teraz chciałabym częściej wam to czytać i co najwyżej coś lekko wyjaśniać. Chrupek, błagam cię, nie trząść podłogą. O Jezus, sorry. Sorry. Jest kilka takich podejść, które pozwalają. Kilka takich podejść, takich perspektyw, z których patrzy psychologia społeczna na procesy grupowe i jednostki w procesach grupowych. Głównym podejściem jest tak zwane podejście związane z samooceną, czyli pragnienie człowieka, by czuć się dobrym. Jest to jedna z podstawowych zasad psychologii indywidualnej i psychologii społecznej, szczególnie psychologii indywidualnej w procesie grupowym. Nic tak nami nie rządzi, jak dwie nadrzędne, kardynalne potrzeby. To, by czuć się człowiekiem dobrym i by czuć się człowiekiem rozsądnym. Jest takie powiedzenie: dobrymi chęciami jest piekło brukowane, i to są właśnie te dobre chęci, które sprawiają, że potrafimy oszukać siebie, oszukać drugiego człowieka, skrzywdzić drugiego człowieka, skrzywdzić drugiego człowieka. Aż tak bardzo, na przykład jak Amerykanie Wietnamczyków czy Japończyków, jak Niemcy Żydów. W tym podręczniku Serce i Umysł to wszystko jest opisane. Ja będę Was zapoznawała z tym bardzo małymi porcjami. Natomiast chodzi o to, że psychologia społeczna zaczęła się w zasadzie od tego, że badano, jak to jest możliwe, że człowiek człowiekowi potrafi zgotować coś takiego jak II wojna światowa. Przepraszam. Czy to jest w nas, czy to nie jest w nas, czy to jest w procesach grupowych? Na to odpowiada psychologia społeczna. Psychologia społeczna odpowiada na to, jak to jest możliwe, że ludzie sami zacni i prawi są na przykład zdolni do linczu. Miał ciek, złodzieju. Bo przecież, kiedy myślisz o sobie, to wiesz, że jesteś dobrym i mądrym człowiekiem, w związku z czym nie wziąłbyś udziału w linczu, prawda? To jak to jest możliwe, że lincze się odbywają? Bo ci inni ludzie są głupi, nie? Głupi i źli. To się nazywa podstawowy błąd atrybucji. Ale teraz nie będę mówiła o podstawowym błędzie atrybucji, będę mówiła o na razie o istotności samooceny w postępowaniu w procesie grupowym. Znaczy, czytała. Większość z nas ma silną potrzebę spostrzegania siebie jako przyzwoitych, kompetentnych, sympatycznych i honorowych osób. Przyzwoitych to znaczy moralnych, postępujących w porządku, wybierających dobro, nie zło, prawda? Kompetentnych to znaczy mających pojęcie o przedmiocie tego, o czym mówią. To jest ogólnie ogromny problem chyba w naszym narodzie. Nie wiem jak w innych, bo innych nie znam. Natomiast Polacy są specjalistami od wszystkiego. W zakresie mojej pracy to już jest w ogóle potworne, ponieważ o ile żaden Polak nie pójdzie do kowala, żeby mu robił zęby, od dawna się już tego nie praktykuje, od setek lat,
O ile zabeceluje się bardzo dużo prawnikowi, że poprowadził twoją sprawę i nie będziesz się sam bronił, ani nawet skarżył kogoś w procesie cywilnym bez prawnika, o tyle Polacy mają niezwykle wysoki poziom znajomości psychologii. Psychologii, higieny psychicznej, psychiatrii. Można powiedzieć, że naród polski to jest naród bardzo zdrowy psychicznie, ponieważ mamy samych specjalistów od głowy. Każdy potrafi doskonale ocenić, że ktoś jest pojebany. Każdy z nas wie, że jego racja jest bardziej jego niż innych, tak? Moja racja jest mojsza niż twojsza, ponieważ ty jesteś chory psychicznie, a ja jestem zdrowy psychicznie. I naród polski zna się na tej psychologii wybitnie. Składa się w zasadzie z samych DDA i oni wszyscy są tymi jedynymi DDA, którzy są zdrowi na głowę. Natomiast cała reszta jest chora, w związku z czym każdy taki polski DDA, jako że nie dość, że jest DDA, to jeszcze jest wysokiej klasy specjalistą od głowy, wie, co jest normalne, a co jest nienormalne. Problem pojawia się w procesie grupowym, ponieważ każdy taki specjalista no, ma swoją jazdę, której drugi ten specjalista, jakiś drugi zenek, nie ma. I ponieważ jest to naród samych specjalistów, to prawdziwi specjaliści od psychoedukacji, od pracy socjalnej, od psychologii, od psychiatrii, no, wiedzy nie mają. Co więcej, tutaj jeszcze dochodzi problem taki faktycznie, że specjaliści też bardzo często kierują się tym podstawowym mechanizmem pragnienia, by czuć się dobrymi, mądrymi i kompetentnymi, w związku z czym też nie potrafią się przyznać do błędów. I tak nasz naród składa się z samych ludzi, którzy wiedzą wszystko najlepiej i nie popełniają błędów, i są dobrzy. Pytanie, dlaczego życie społeczne w naszym kraju jest takie koszmarne? Dalej. Tak, większość z nas ma silną potrzebę postrzegania siebie jako przyzwoitych, kompetentnych, sympatycznych i honorowych osób. Co to jest osoba sympatyczna? To jest osoba, która dba o to, żeby zawsze było miło. Która nie podnosi głosu. Która wszystkich kocha. Która wszystkim wybacza. Która jest delikatna, która nie stawia granic, która nie wymaga, która nikogo nie potępia, która pójdzie za grupą, taka, która robi wszystko, by maksymalna ilość osób ją lubiła. Która boi się osób konkretnych, zdecydowanych i wiedzących, co robią, bo to jest niesympatyczne często. W życiu są sytuacje skrajne, trudne, sytuacje, w których trzeba działać zdecydowanie, w których trzeba stanąć nieraz przeciwko prądowi, by powstrzymać prąd, który jest destrukcyjny i szkodliwy. Osoba sympatyczna tego nie zrobi. Osoba sympatyczna popłynie z prądem. Popłynie z tym prądem, który innym osobom pozwala czuć się dobrymi i kompetentnymi. Osoba sympatyczna nie narazi się na to, że ktoś jej nie będzie lubił. Osoba sympatyczna to jest tak zwane pokorne ciele, dwie matki z się, taka, która próbuje wszystkim się przypodobać. I nikogo nie rozgniewać. To jest osoba sympatyczna. No i honorowych osób. To jest szczególnie piękna polska cecha. Honorowość. Ta honorowość. Nie wiem, tu siedzi taki ktoś, kto zaraz mnie ewentualnie poprawi. To moim zdaniem się
przejawiała najpiękniej w demokracji szlacheckiej i w liberum veto. Honor według Polaka to jest brnięcie w swoją postawę, choćby się paliło i waliło. Według Polaka, według naszej historii, tej właśnie pszonej demokracji szlacheckiej, która, mam wrażenie, zniszczyła morale naszego narodu na jeszcze bardzo długo, to jest coś takiego, że tak to wyglądało, nie? Na tych sejmikach. Leżę pod drzewem, najebany jak szpadel, tamten, co go, co się z nim, kuce, już na każdym sejmiku nienawidzę, chuja, coś powiedział, więc ja się zrywam ostatkiem sił i krzyczę, liberum veto! I padam dalej na ryj. Nie wiem, co się dzieje. Nie wezmę odpowiedzialności za to, co robię. Ale coś tam do mnie dotarło. I mój honor każe mi zaprotestować. To jest właśnie to myślenie o sobie jako osoby honorowej. Mi nikt nie będzie mówił. Moja racja jest najmłodsza, tak więc jestem już dobrym, przyzwoitym i honorowym człowiekiem. Tak chcę o sobie myśleć. Powodem, dla którego spostrzegamy świat tak, a nie inaczej, jest to, iż zmierzamy do realizacji potrzeby nakazującej doskonalić pożądane wyobrażenie samego siebie lub innymi słowy podnosić samoocenę. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli zrobimy jeden fałszywy krok, to mamy dwa wyjścia. Albo przyznać, że on był nieprzemyślany i fałszywy, głupi, nieodpowiedzialny, poniosło mnie, myślałem skryptami, uległem mechanice grupy, uległem demagogii, miałem za małą wiedzę, byłem niepoważny, nieodpowiedzialny, albo brnięcie dalsze w to, honorowe, liberalno-wetowe, szlachecko-sejmikowe brnięcie w to, że ja zawsze mam rację i tamto, co mogłoby być tym moim fałszywym krokiem, muszę potwierdzić za wszelką cenę, bo inaczej będzie to niehonorowe. Głupio jest się przyznać do błędu. Głupio jest się przyznać do niewiedzy. Głupio jest się przyznać, że się wtrącasz w sprawy, które nie są twoje. Głupio jest się przyznać, że robisz rzeczy, o których nie masz pojęcia. Nie, nie, nie. Dasz się pokroić, ośmieszysz się publicznie, narobisz sobie kłopotów, ale nie przyznasz. Ja ci gadzę, co znowu? Ale nie przyznasz, że się tyle pomyliłeś. Narobisz takich kłopotów, z których nie będzie można było wyjść. Ale jesteś honorowy. I chcesz wierzyć, że jesteś mądry i jesteś dobry i to, co zrobiłeś, miało sens. I z takiego problemu, z takiego błędu robisz ogromny problem. Tracisz bliskich, tracisz rzeczy, na których ci zależało. Tracisz szansę. Tracisz własną godność i poczytalność w oczach innych ludzi. Kompromitujesz się. Przestajesz dbać o to, co ci służy, bo toczysz tylko i wyłącznie batalię mającą na celu utrzymać twoje poczucie honoru i bycia rozsądnym człowiekiem
na poziomie, do którego jesteś przyzwyczajony. Mając wybór pomiędzy zniekształceniem obrazu świata w celu podtrzymania dobrego samopoczucia, a odzwierciedleniem świata adekwatnie, ludzie często wybierają tę pierwszą opcję. Tę pierwszą opcję, czyli zniekształcenie obrazu świata w celu podtrzymania dobrego samopoczucia. Co to oznacza? To znaczy na przykład, weźmy taką sytuację. Ktoś narobił rabanu o nic. Popełnił jakiś błąd, a ty go poparłeś. Poparłeś i tym samym zrobiłeś komuś krzywdę, albo nawet tej osobie, która narobiła rabanu, zrobiłeś krzywdę, bo podjąłeś jej jazdę. Powiedzmy, że zagubiony dzieciak bez wychowania, bez wiedzy o życiu, o świecie, o psychologii, dzieciak niesterapeutyzowany, zaczyna robić raban, że nauczyciel albo rodzic robi mu krzywdę. No i ty stajesz po stronie tego dzieciaka. No i wszystko przeczy temu, że dzieciakowi dzieje się krzywda. Ale jakaś tam grupa krzyczy, że przecież dzieciak by nie mówił bez powodu, że dzieje mu się krzywda, tak? Poruszyło cię to. No i teraz co możesz zrobić? Możesz albo przyjąć do wiadomości, że nastoletnie zbuntowane dzieciaki, które nie miały wychowania i nic nie wiedzą o życiu, mają zniekształcony obraz świata, ale wtedy musiałbyś też przyznać, że dałeś się wciągnąć w jazdę jakiemuś małemu dzieciakowi, który nie zna życia. Jeśli jesteś dorosłą osobą, to pomyślisz sobie, Boże, mały głupi dzieciak mógł mnie owinąć wokół palca? Kim ja jestem, że mały głupi dzieciak mógł mnie owinąć wokół palca? Jestem głupszy niż mały głupi dzieciak, co nie ma doświadczenia życiowego i wiedzy żadnej i jest niesterapeutyzowany? To niemożliwe. To niemożliwe, bo to by oznaczało, że jestem głupi. Że nie wiem, co robię. Że może moim myśleniem zarządzać ktoś, kto jest o połowę ode mnie młodszy i jest w wieku, w którym człowiek jakby z urzędu ma narypane we łbie, tak? Od tego jest bycie nastolatkiem, by mieć narypane we łbie. Nie pasuje ci to. Bo musisz o sobie pomyśleć, że jesteś głupi po prostu. No więc, co ci pasuje, jeśli już poparłeś tego dzieciaka, tak? Będzie ci pasowało to, żeby brnąć w to, że ktoś mu zrobił krzywdę. Bo wtedy będziesz mógł być obrońcą. Będziesz mógł myśleć o sobie jako o dobrej osobie. A jakie to jest przyjemne. To jest podstawowa potrzeba człowieka w procesie grupowym. Będziesz mógł się czuć osobą przyzwoitą, ponieważ bronisz ofiary. I będziesz mógł się czuć osobą honorową, ponieważ nie wycofujesz się z tego, co powiedziałeś. Więc w którymś momencie podniesiesz się z drzewa, nie mając pojęcia, o co chodzi, i krzykniesz liberum veto jako osoba dobra, przyzwoita, kompetentna i honorowa, czyli nie przyznająca, że jest niekompetentna i że dobro i zło postrzega jako czarno-białe skrajności, czyli niedojrzale, i jako rzeczy jasne i oczywiste. Świat składa się z ofiar i katów. Ofiara to jest ta, co piszczy, a kat to jest ten, co nie piszczy.
Ofiara to jest ta, co mówi, że ją skrzywdzono, a kat to jest, mówi, to jest osoba, która mówi, że ofiary nie skrzywdzono i nigdy nie jest inaczej. No dobra, no to stajesz przeciwko tej dorosłej, kompetentnej osobie, bo, no bo nie możesz dopuścić do tego, że się pomyliłeś i dziecko cię zmanipulowało. Nie chcesz myśleć, że jesteś głupi, więc dziecko nie mogło cię zmanipulować, tak? Myślisz w kategoriach czarno-białych, więc nie wiesz, że dziecko mogło cię zmanipulować dlatego, że jest dzieckiem, a nie dlatego, że jest złe. Nie chcesz myśleć o dziecku, że jest złe, bo dzieci nie są złe, nie? Więc nie przyjdzie ci do głowy, że dziecko cię zmanipulowało dlatego, że jest dzieckiem. Nie. Przecież ty nie możesz być taki głupi, żeby zmanipulowało cię dziecko tylko dlatego, że jest dzieckiem. I niczego nie rozumie o życiu. Nie. Musiało być faktycznie tak, że dorosły, czyli rodzic lub wychowawca, nauczyciel, zrobił mu krzywdę. Czyli jest zupełnie złą osobą, czyli musisz zniszczyć tę osobę. Jesteś osobą dobrą, która niszczy zło. Więc po prostu zniszczysz tego dorosłego, nie? Będziesz wyciągał jego prywatne jakieś rzeczy, żeby go skompromitować. Będziesz popełniał podstawowy błąd atrybucji, mówiąc, że to po prostu jest zły człowiek o złych intencjach. Będziesz mu zarzucał, gdy zwraca ci uwagę, że nie rozumiesz, co robisz, a najlepszym dowodem na to jest fakt, iż zmanipulowało cię małe, nieogarnięte dziecko. Małe, nie małe, nastoletnie, nieogarnięte dziecko. To, żeby sobie to wyjaśnić, dlaczego ten dorosły ci mówi takie rzeczy, jak weź się kurwa ogarnij i bądź dorosły, to mówisz po prostu, atakujesz mnie. Czyli identyfikujesz się już w tym momencie z tym nastolatkiem, który cię zmanipulował. Zmanipulował dlatego, że jest manipulacyjny, bo jest nastolatkiem. Nie rozumie, co się dzieje wokół niego, bo jest dopiero nastolatkiem. Miesza myśli z emocjami oraz emocje z postawami, ponieważ jest nastolatkiem i nie zna życia i nie jest ogarnięty, ponieważ bycie nastolatkiem z zasady oznacza, że jesteś mózgowo. Więc zaczynasz się w ogóle identyfikować z nim. Bo w momencie, w którym ty już zaatakowałeś tego dorosłego, który niby robi mu krzywdę, to ty już masz dwa problemy z samooceną. Pierwszy, dałem się zmanipulować głupiemu gówniarzowi. Drugie, zaatakowałem poważną osobę. Podważyłem kompetencje poważnej osoby. Wlazłem w kompetencje rodzicielskie, wychowawcze czy terapeutyczne dorosłej osoby. Wlazłem z butami w nie swoją sprawę, na której się nie znam. I próbowałem osobie uprawnionej i kompetentnej odebrać jej uprawnienia i kompetencje. Jestem pojebany. Już nie jestem głupia, już jestem pojebany. Wlazłem do gabinetu dentystycznego, zabrałem dentyście wiertło i sam rozwierciłem komuś zęba. Dlaczego? Dlatego, że nastolatek powiedział mi, że to nie jest prawdziwy dentysta. Weź się z tym zmierz. No weź się z tym zmierz, że zrobiłeś coś takiego. Nie, ty nie jesteś w stanie pomyśleć o sobie, że jesteś osobą, która zrobiła coś takiego, prawda? Siedzisz sobie w ośrodku i biegnie nastolatek, drze się, że tam jest fałszywy dentysta i szybko trzeba ratować pacjenta, który siedzi na fotelu. A ty wpadasz do gabinetu dentystycznego, zabierasz wiertło i sam komuś wiercisz. I jest to pierwszy raz, gdy widzisz czyjeś otwartą paszczę i pierwszy raz trzymasz wiertło dentystyczne. Zmierz się z tym. To jest jako koszmar. To jest koszmar senny.
Wszystko kurwa kompletnie powalone. No co sobie, jak ty wybrniesz z tej sytuacji? Jestem pojebem, który reaguje na byle co, napada dorosłą osobę na jej stanowisku pracy i robi poważny, bardzo poważny zabieg, nie mając pojęcia, co robi. Nie, nie, nie mogę być taki psychiczny. Jakie będzie lepsze wytłumaczenie? Wiem, to będzie dobre to będzie. To będzie dobre. To mnie uratuje. To mnie uratuje jako osobę dobrą, rozsądną, kompetentną i honorową. Ja to przynajmniej miałem piątkę z ZP-ów, czyli mam w miarę pewną rękę. A tamten fałszywy dentysta to jest osoba, która nie jest dentystą, tak samo jak ja, ale ona ma Parkinsona. Widziałam, trzęsą jej się ręce, a mi się nie trzęsą. Przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. I to jest właśnie zniekształcenie obrazu świata w ochronie własnej samooceny. Jeśli chcesz być człowiekiem naprawdę przyzwoitym, dobrym, mądrym, kompetentnym i honorowym, to przyznaj, że zrobiło ci się żal tej osoby na fotelu. Czy uwierzyłeś temu dzieciakowi? Powiedzmy, że ten dzieciak w ogóle wybiegł z tego fotela, tak? I ty mu grzebałeś w tych zębach. Niech będzie. Że tak, że poniosło cię, bo naturalnym odruchem jest reagować, gdy słyszysz, że komuś dzieje się krzywda. Że nie chciałeś źle, ale się pomyliłeś, bo masz prawo się mylić. Że nie zawsze jesteś rozsądny, ale potrafisz się wycofać, zanim rozwiercisz zęby do kanałów komuś. Tak jest lepiej. Tak jest lepiej, niż zatwardziale rozwalić komuś całą szczękę tylko po to, by udowodnić, że jesteś równie dobrym dentystą, co prawdziwy dentysta. Ale jest to najtrudniejsza ze sztuk. Samokrytyka. Kiedy zachowujesz się samokrytycznie, to musisz liczyć się z tym, że zbierze się grupa osób, które ci pogłębią jeszcze tę samokrytykę. Mówisz, pomyliłem się i na pewno stanie ktoś, kto ci powie, tak, bo ty się zawsze mylisz. I tak bardzo jest to dla ciebie bolesne, że wtedy stanie grupa osób, które wykorzystają przeciwko tobie to, że potrafisz się przyznać do błędu i jesteś samokrytyczny, że już wolisz tego nie przyznawać, byle tylko nie znalazł się zaraz ktoś, kto ci powie, tak, faktycznie, jesteś człowiekiem omylnym. Dlatego w zaparte będziesz bronił swoich głupich decyzji, swoich nieprzemyślanych kroków, swoich odruchów nieuzasadnionych. Byleby tylko ktoś nie wykorzystał tego, że faktycznie pokazałeś, że jesteś głupi. Tymczasem nie ma nic bardziej uwalniającego, niż stwierdzenie, że ta sytuacja, która jest nie do zniesienia w twoim życiu, jest częściowo twoją własną winą. Wiesz dlaczego? Bo wtedy okazuje się, że świat nie jest tak strasznym, wrogim miejscem. Tylko bardzo dużo jest w twoich rękach. Nie ma nic straszniejszego, niż myśleć, że jesteś osobą dobrą, mądrą, kompetentną i honorową w świecie, w którym ludzie są głupi, źli, niehonorowi, niekompetentni. Bo to oznacza, że gdy spotykasz człowieka, to on ci zrobi krzywdę. Dlaczego? Bo jest zły. To jest kurwa koszmar. To jest właśnie Justyna de Sade. Justyna de Sade to jest taka historia o takiej laseczce. De Sade, Markiza de Sade. Książka jest nazywa Justyna. Niu, kradniesz? To jest książka o takiej laseczce, co gdzie nie pójdzie, to ją zgwałcą.
I jak już ją tam gwałcą, gwałcą, to ona sobie szuka wybawiciela, który ją gwałci jeszcze straszniej. I ona sobie znowu szuka wybawiciela i ten wybawiciel ją gwałci jeszcze straszniej. Jest to książka, przy której zżygałam się i nie byłam w stanie dalej czytać. Świetna. Naprawdę świetna i żygopędna. I tworzysz sobie taki świat, jak ta Justyna. To jest tak naprawdę opis koszmaru osoby, która widzi się jako ciele niepokalane, bo tym jest Justynka. Justynka jest dobra, Justynka jest wrażliwa, Justynka jest niepokalana, Justynka zawsze chce dobrze. Justynka każdemu ufa. Justynka nikogo nie ocenia źle. I tylko te ludzie im ruchają w każdy otwór ciała. Czasem w kilku. Czasem przedmiotami. I Justynka nie wie dlaczego. Bo przecież ludzie są dobrzy. I wiesz, jak jesteś jaką Justynką, to warto by było się zastanowić, czy ty przypadkiem nie szukasz wybawcy na przykład w bandzie zbójów, która napada karetę, w której akurat cię gwałcą. Albo czy na przykład baron, który ma opinię, że rozwalił odbyty nogą ogromnej rzeszy ludzi, przypadkiem nie jest jakimś zbokiem, który rozwala nogą odbyty ludzi. Może w tobie jest coś nie tak. Może tak bardzo chcesz myśleć o sobie jako o dobrej osobie, mądrej i tak dalej, że nie patrzysz, czy to, co robisz, ma sens. I tak bardzo chcesz obwiniać innych, że jesteś gotów nawet sprawdzić na własnym odbycie, czy ten baron naprawdę to robi. Bo przecież tego się spodziewasz od ludzi, prawda? Że oni tacy są, że to robią. I nic innego cię nie czeka. I ty nie możesz nie pójść do tego barona. Musisz do niego pójść, bo taki jest świat. Ty jesteś anioł, baron jest z boku. To jest zabawa w kata i ofiarę. Świat zupełnie zniekształcony, ponieważ Justyna nie musiała chodzić cały czas po miejscach, w których są z boki, ale z jakiegoś powodu takie miejsca wybierała. Mogła po prostu uznać, że jest odpowiedzialna za własne decyzje i musi przyznać, że niektóre z nich były błędne. Były głupie. I przestać powielać schemat, szukając potwierdzenia, że w końcu jej decyzja, taka sama jak wszystkie inne, będzie przyniesie inny skutek. Czyli że ona była mądra, tylko ludzie byli źli. Podsumowując ten króciutki fragment, który przeczytałam, bo to było zaledwie kilka zdań, to samoocena jest dokonywaną przez ludzi oszacowaniem wartości samych siebie, to znaczy rozmiaru, w jakim spostrzegają siebie jako dobrych, kompetentnych i przyzwoitych. Samoocena to jest podstawowa nasza wartość, to jest podstawowy nasz kapitał, to jest wszystko, co mamy. I jest ona oszacowaniem, w jakim stopniu jesteśmy we własnych oczach dobrzy, kompetentni i przyzwoici. Jeśli to jest wszystko, co mamy, cały nasz kapitał, to będziemy tego bronić jak niepodległości. I tu następuje zachowanie godne hazardzisty. Tym razem się odegram. Zainwestuję jeszcze raz i tym razem się okaże, że wygram. Muszę wygrać, bo to jest wszystko, co miałam. Właściwie zmarnowałem cały swój majątek. Więc tak, brnę w to dalej. Jeszcze raz obstawiam, by wyszło, że jestem dobrym, kompetentnym, honorowym i mądrym człowiekiem.
I tak tracę majątek. Wiesz, co jest najrozsądniejsze w takiej sytuacji? Wyjść z kasyna, kiedy masz 10 tysięcy długu, a nie kiedy masz 100. To jest mądre i to jest bardziej kompetentne niż granie w ruletkę bez opamiętania, aż nie masz już czym grać. A im więcej przegrałeś, tym bardziej masz potrzebę odegrania się. Bo musiałbyś przyjść do domu i powiedzieć swojej żonie, swojemu mężowi: przegrałem wszystko, co miałem. A ona ci wtedy powie: ty debilu, ty kurwa niemoralny, jebany debilu, który naraził mnie, nasze dzieci i samego siebie na nędzę i poniewierkę. Nie, ty zrobisz wszystko, żeby przyjść do domu i powiedzieć: kochanie, wygrałem 100 tysięcy. Ona wtedy rzuci ci się na szyję i powie: Boże, jaki ty jesteś zaradny mężczyzna. Bo z ciebie to by mnie w drobne przyciepli. A ty to zawsze umiesz rozwiązać i ty jesteś zwycięzca, urodzony zwycięzca. Czekajcie, jak to było, kurde, u Mansona mojego ukochanego. W Vine. Po angielsku nie pamiętam, jak to było. Ale jesteś urodzonym zwycięzcą, czarnym koniem. Każdy chce to usłyszeć, nie? Każdy w tej hazardowej batalii chciałby po prostu odnieść spektakularne zwycięstwo. I z tego się utrzymują kasyna. I z tego się później ludzie leczą jako z uzależnienia od hazardu. Z konieczności udowodnienia za wszelką cenę, że kiedyś tam kiedyś nie pomylili się o tyle. I przyznaj, sam w sobie, jesteś człowiekiem nieszczęśliwym, prawda? Jesteś człowiekiem, którego coś boli, coś niepokoi, wciąż nie potrafisz się ogarnąć. Wiesz dlaczego? Dlatego, że latami próbujesz łatać tamten mały błąd. Zamiast przyznać po prostu sam przed sobą, że on był błędem, naprawić go, jeśli jeszcze możesz komuś zadośćuczynić. Wycofać się z niego i pójść drogą, która ma sens. Nie. Lepiej jest poświęcić się na ołtarzu tej ruletki w tak maleńkiej nadziei na to, że wygrasz. Dziękuję.